Kolejny raz to zrobiłem. Obudziłem się 3 dni temu w moim łóżku, przypominając sobie, co zrobiłem dzień wcześniej. Zobaczyłem moją sylwetkę, która wyglądała wtedy jak maskotka Michelin, przeszedłem na wagę i zobaczyłem, że w ciągu jednego dnia przytułem 3,5 kg. Nie jest to pierwsza taka sytuacja w moim życiu, tak tylko dodam. Bywało dużo gorzej, szczególnie na święta. Jednak dwa dni później, czyli w dniu dzisiejszym, jestem już chudszy niż byłem przed tym faktem, czyli schudłem około 3,7 czy 3,8 kg w ciągu dwóch następnych dni. Jak to zrobiłem? Już Ci całą historię przedstawiam. A więc do niedawna byłem w jednym z najlepszych stanów psychicznych w moim życiu, jaki był kiedykolwiek. Byłem bardzo produktywny, bardzo długo wytrzymałem na dopełniłym detoksie, robiłem bardzo dużo tego co trzeba. Rozwijałem się na każdej płaszczyźnie i ogólnie widziałem, że mi się powodzi w życiu. Byłem z siebie bardzo dumny i zadowolony. Ze wszystkich tych rzeczy, których wymieniłem, chyba najbardziej dumny byłem ze swojej sylwetki, która wyglądała na moje standardy bardzo dobrze. Bardzo dobrze, ponieważ ja zawsze cenię sobie jak najbardziej dociętą sylwetkę, i taka właśnie ona była. Ta sylwetka była bardzo docięta, szczególnie ze względu na fakt, że ćwiczyłem ostatnio tylko i wyłącznie treningi kalisteniczne. No bo jestem połamany, moja noga jest w nie najlepszym stanie, moje kolano ma zwichniętą rzepkę i kilka innych rzeczy. Czeka mnie zapewne operacja, dlatego zakupiłem sobie do domu na moim balkonie taki stojak do podciągania, w którym mam właśnie drożek. Do podciągania oraz poręcze na dipy, no i na tym przyrządzie mogę także wykonywać wznosy nóg. Dodatkowo na tym przyrządzie mam też dołączone gumy swoje, które sobie używam do treningów takich bardziej izolacyjnych, na jakichś tricka, bicka. pierdolenia dużo, ale ogólnie dobrze mi to zrobiło, bo nie jestem teraz uziemiony, mogę jakkolwiek wykonywać ten sport. Ba, teraz nawet wykonuję treningi codziennie, jednak staram się nie wykraczać poza 60% moich możliwości na treningu. Wtedy jestem w stanie się regenerować, aby ćwiczyć codziennie i zachowywać fajną sylwetkę. Moja sylwetka była teraz wyjątkowo docięta Dlatego że jak na mnie bardzo długo już nie podjadałem. Jeżeli jesteś na moim kanale od jakiegoś dłuższego czasu, zapewne jesteś świadomy, że ja przez całe swoje życie praktycznie zmagam się z zaburzeniami odżywiania. Chronicznie raz na jakiś czas mam taki atak głodu, w którym spożywam tyle kalorii, ile jestem w stanie zmieścić. Dosłownie do momentu, gdzie się nie pożygam. Pożygać się finalnie nigdy nie jestem w stanie. bo Można powiedzieć, że ja mam taką psychiczną bulimię, jednak fizycznie nie jest to niewykonalne. Bez względu na to, co by się nie działo, nie zażegam się. Czy się najebie jak dziwka, czy się narze jak świnia pierdolona. Nigdy w życiu się nie zażygam. Wkładam sobie całą rękę do gardła, palcami kurwa pod łokieć zanurzam, ale i tak się nie zażygam z jakiegoś powodu. No chuj, trzeba sobie radzić, jestem genetycznym grubasem i nic na to nie poradzę. Łatwo ty je, mam wyjątkowo małe zapotrzebowanie kaloryczne, ale mam giga duże predyspozycje do bycia grubasem. Mam strasznie duży apetyt, uwielbiam jeść, nic mi tyle szczęścia nie daje, co właśnie jedzenie. Jednak co w moim życiu ostatnio się zmieniło, że tak długo wytrzymywałem bez podjadania. Bo normalnie działo się to raz na jakiś, czy ja wiem, tydzień czy dwa tygodnie. Zazwyczaj było to Równie spowodowane przez to, że moi znajomi wyciągali mnie na jakieś wyjście, w którym było picie, bądź jaranie, czy też jakaś impreza, a następnie wracając do domu zawsze już nie miałem żadnych skrupułów i połaszowałem wszystko, co było w mojej lodówce oraz w szafkach. Ostatnio jednak zrobiłem coś dziwnego. Pierwszy raz w życiu można powiedzieć, że uzależniłem się od zioła. Nie próbuję tego ukryć, bo wiadomo, ja tutaj próbuję robić z siebie guru czy lidera, który próbuje pomóc innym, ale ja też nie zamierzam ukrywać tych informacji. Pragnę raczej dokumentować moją podróż samorozwoju, żebyś miał realistyczne poglądy, jak to wygląda. Nigdy nie można sobie stawiać zbyt wysokich standardów, bo nigdy nie będziesz w stanie być albo ciągle trzeźwy, albo będziesz w stanie ciągle uciekać od swojego uzależnienia. W twoim życiu zawsze będą następować takie relapsy, będziesz wracał do swoich nawyków niezdrowych, ale ważne jest to, aby jak najszybciej wracać na zdrowe tory. To jest esencją bycia na samorozwoju aby nauczyć się jak najszybciej wracać do żywych, wracać do produktywności. Im szybciej będziesz to robił, tym lepiej będziesz kontrolował swoją osobowość i będziesz panem swojej tożsamości. To uzależnienie od zioła wyglądało w ten sposób, że przez około dwa tygodnie, czy może nawet trzy tygodnie jarałem praktycznie codziennie. Byłem produktywny do godziny 15 czy 16, bo wtedy człowiek jest najbardziej rozbudzony, twoja fizjologia ci pomaga być produktywnym, ponieważ cię rozbudza, poprawia ci humor i popycha cię do działania, pobudza swoją adrenalinę, kortyzol w swoim ciele, dopamina się też produkuje, bardziej, dlatego wtedy łatwiej jest wszystko robić. Po tej godzinie 15 zazwyczaj twój organizm już zwalnia, przygotowuje się do tego snu, no i w tych godzinach właśnie ja dobierałem się do mojego ukochanego wiaderka, nabijałem lufkę i... Pff, i kurwa jazda. Mimo, że jestem politoksykomanem, czyli inaczej mówiąc taka osoba, która ma dużą podatność na uzależnienia, która łatwo się od różnych używek, czy od jakichś czynności behawioralnych uzależnia w swoim życiu, no to co do zioła miałem takie mieszane uczucia. Widziałem, że bardzo duża grupa osób jest fanami tego zioła i też jest spora osób, ludzi, Którzy nie lubi tego ziła w ogóle, dla których ten stan nie jest przyjemny. Ja byłem czymś pomiędzy. Było to dla mnie takie zależne od kontekstu. Przy znajomych lubiłem sobie zapalić, było śmiesznie i tak dalej, ale z drugiej strony, jak się najebałem, zawsze było ciekawie. Jak się najebałem, byłem bardziej społeczny, socjalny, wygadany, śmieszny, a jak się zjarałem, no to byłem śmieszny przez chwilę, a później już było takie. Mmm, kurwa, daj mi spokój. Nie chciało mi się gadać w ogóle i byłem taki przymulający. Co innego się działo, gdy połączyłem alkohol z ziołem, to wtedy byłem bardziej energiczny, wygadany, a jednocześnie miałem mega przekminy. Jednak samemu alkohol pije się chujowo, a zioło się pali nawet fajnie. W domu nawet zazwyczaj klepie bardziej, to jest taka przestroga, bo często miałem patripa tripa przez to, że zajebałem konkretne wiaderko i później leżałem na ziemi wołając o do nieba. I zawsze, gdy jarałem, szczególnie samemu w domu, nie byłem w stanie za żadne skarby ludowe powstrzymać tego gastro. Czyli nie jesteś regular. Użytkownikiem bagniaka, bądź nigdy nie jarałeś w życiu, no to Ci przytoczę tylko, że zioło zawsze podwyższa Twoje zapotrzebowanie na cukier, podwyższa Twoje receptory endokanabioidowe, które dają Ci taką chcicę, szczególnie na słodkie. I ogólnie masz wtedy straszny taki craving, żeby spożywać jakieś słodkie rzeczy, połączenie słodkości z tłuszczem, smakuje najlepiej. Ogólnie rzucasz się na słodycze i na wszystkie przekąski takie. Dodatkowo ten głód nigdy się nie kończy, przynajmniej w moim przypadku, ile bym nie zjadł zawsze czułem w w żołądku. Mimo, że fizycznie już mam tak wyjebany bęben jak Kalgon. To i tak czuję się, jakbym kurwa wyszedł dopiero co z Auschwitz. Naprawdę, mam taki apetyt, i zawsze się to kończyło tak, że żarłem do późnej godziny, dopóki nie usnąłem. Potem usypiałem ze łzami w oczach, budziłem się, i kurwa wyobrażałem sobie już, że zaraz wyjmę Gana z, z kieszeni i sobie przypierdolę w łeb. Jednak tym razem się coś zmieniło. Czytałem często na forach takich narkotykowych, bądź na grupkach Facebookowych czpunów obrzydliwych, i rzeczywiście jest spora grupa osób, które mają tak duży problem z tym gastroju jak ja, pod wpływem zioła. Ale są też ludzie tacy, którzy zazwyczaj są genetycznie Etetycznie którzy tego problemu nie mają w ogóle. Czują, że ich apetyt jest większy, jednak, zjedzą sobie jeden posiłek i już są zaspokojeni. Ich serwetka zazwyczaj się nie zmienia. Mega zazdroszczę takim osobom, ponieważ te osoby mogły cieszyć się tylko i wyłącznie stanem euforii podczas zioła, a nie cieszyło ich tak aż bardzo jedzenie. Gdzie w moim przypadku ta, ten stan gastro dawał mi dużo więcej szczęścia niż sam stan ujarania. I na tych grupkach czytałem często że ludzie mają taki problem z gastro jedynie jeżeli jarają raz na jakiś czas a w chwili gdy już są takimi raczej everyday stonerami, no to ten apetyt już się reguluje i nie jest to coś takiego, że jak zajarają to muszą się narzeć jak dziwki, tylko są w stanie by trzymać bez tego, jednak wtedy konsekwencją jest tego to, że na trzeźwo mają mniejszy apetyt i trudniej im też zasnąć, bo organizm działa w ten sposób, że w chwili gdy ty spożywasz z zewnątrz jakąś używkę, która daje tobie jakieś e, hormony czy neuroprzekaźniki jakieś różne stany w ciele, które naturalnie <laughs> mogły być produkowane, no to organizm wtedy oducza się ich produkcji, bo wie, że będzie dostało to codziennie z zewnątrz i dlatego ta produkcja jest tłumiona. Gdy jednak ty przestaniesz spożywać te rzeczy, to wtedy organizm ich naturalnie nie produkuje i ty ich po prostu nie masz w ciele. I wtedy jest przypał i zazwyczaj czujesz się jak gówno wchodząc zespoły odstawienne tego typu rzeczy. Więc zioło cię usypia, zioło podwyższa apetyt. Konsekwencją tego, jak się uzależnić, będzie to, że na trzeźwo nie będziesz miał apetytu za dużego i nie będziesz mógł usnąć. Ale Kubuś postanowił stwierdzić kurwa, bo się nas słuchał, że jak ludzie od jakiegoś czasu palą codziennie, no to bycie pod wpływem zioła jest ich nowym stanem trzeźwości, w którym są bardziej produktywni i są w stanie w dalszym ciągu robić wszystkie produktywne rzeczy. Chuja prawda, spoiler alert. Nawet jak kurwa jarasz codziennie od trzech tygodni, mimo że już cię nie upierdala ten stan, nie jesteś w stanie funkcjonować normalnie, mimo że możesz wejść do kuchni pogadać ze swoją manką i ona nic nie pozna, gdzie wcześniej szedł i byś powiedział <laughs> kurwa chleb. W dalszym ciągu nie jestem w stanie być produktywny. Wmawiam sobie Kurwa, jak się zjaram, to teraz mogę sobie, nie wiem, pomontować filmy Ale będzie śmiesznie hmm, Może sobie jeszcze pożornaluję, popiszę coś w notatniku No, może jeszcze pomedytuję, bo jestem w stanie przecież medytować normalnie Och, A może jak mi zleci książkę poczytam No i chuj z tego Może mi się zdarzy raz odcinek zmontować Ale nie zmontuję go jakoś fajnie Tylko zapominam o jakichś rzeczach różnych Potem wstawiam w filmik, w którym zapomniałem czegoś przyciąć I jest przypał, muszę jeszcze raz ten filmik renderować Nigdy nic to dobrego nie wróży Jeżeli chodzi o medytowanie Jestem w stanie to robić, ale jest to ciemne. Można powiedzieć, że ćwiczy mi to bardziej swoją silną wolę, ale jednocześnie szybciej odpuszczam. A w przypadku książek nie jest to możliwe. Już nawet po piwie czy po dwóch piwach jestem w stanie coś przeczytać i zapamiętać. Tak, po tchułem zioła totalnie nie jestem w stanie się skupić. To jest takie. <śmiech> 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 Więc nie warto, nie warto. Nie popełniaj mojego błędu. Jednak ja postanowiłem to zioło wykorzystać w taki sprytny sposób, wiedząc, że stan bycia upalonym jest takim apogeum mojego apetytu. Jest to stan, w którym nie mogę nigdy się powstrzymać. Stwierdziłem, że doprowadzę dyscyplinę i moją silną wolę do tego poziomu, że będę codziennie jarał, zajebista wymówka, i miał tak kurewski apetyt, jednak ciągle będę zagryzał zęby. I nic nie jadł. Czyli można powiedzieć, że moje głodzenie się doprowadziłem do takiego hardkorowego poziomu, gdzie jest to najtrudniejsze do wytrzymania, myśląc, że tym sposobem nauczę się przetrzymywać ten atak zaburzeń odżywienia. I o dziwo to zadziałało. W chwili, gdy przez jakieś 2,5 tygodnie jarałem codziennie i codziennie wytrzymywałem to jastro, codziennie chudłem, zrozumiałem, że... Oh shit! Jednak da się żyć jarając codziennie i jakkolwiek sobie radzić w życiu, no radzić. No dużo gorzej niż normalnie, ale pod kątem sylwetkowy, bo tak, to zdziałało mi całkowicie, zniszczyło sylwetkę i musiałem zawsze wybrać albo siłownia slash sylwetka, albo dobra zabawa, czyli jakieś imprezy, ziało, jaranie, alkohol. I myślałem, że to moje wytrzymywanie tych ataków jest tymczasowe. Jednak po tych trzech tygodniach, gdy dalej widziałem, że moja sylwetka się polepsza, a ja z każdym dniem mam coraz mniejszy apetyt, miałem takie. SIAPIERDOLE ale jest git i w końcu byłem taki szczęśliwy nie może mniej produktywny, bo oczywiście zawsze mam taki głupi mechanizm w głowie, że zawsze jak mam jakieś L4, jakieś wolne, które mógłbym wykorzystać na superproduktywność, to ja wtedy zawsze wymyślam jakiś sposób, żeby zjebać swój stan psychiczny. A o podjadanie, albo chlaniem, albo wale jakieś kurwa leki, <słuch> czy coś w tym stylu, a kiedyś chodziłem na Rewa zawsze w takich momentach. Jak zmieniałem pracę, między pracami zawsze mówiłem wypierdalam na rejwa jakiegokolwiek jest dostępny, wpisywałem wydarzenia na Facebooku, leciałem, kurwa paliłem w nos i się bawiłem, a potem przez dwa najbliższe tygodnie nie nie byłem w stanie robić i płakałem z depresji. No bywa. Problemem było w tej sytuacji to, że mimo, że wyszedłem w teorii od uzależnienia od jedzenia, które było zawsze moim problemem, tak, coś takiego jak uzależnienie od jedzenia naprawdę istnieje, to kosztem tego uzależniłem się od zioła. Nie lubię być uzależniony od żadnej rzeczy, nawet jeżeli to jest kofeina. Kofeina, która w teorii jest nieszkodliwa dla Ciebie, jeżeli stosujesz ją poprawnie, a nawet ma dla Ciebie prozdrowotne właściwości, tak w chwili, gdy się uzależniasz od jakiejś używki i żeby czuć się normalnie, musisz spożyć jakąś dawkę, dla mnie benefit tej używki się kończy jakkolwiek. Jak dobra by nie była, to nie jest to dla mnie plusem. A w chwili, gdy ja uzależniłem się od tego zioła, zauważyłem, że legitnie nie jestem w stanie usnąć. Myślałem, że takie zjawisko odbywa się tylko i wyłącznie u ludzi, którzy są stonerami od kilku lat i wtedy nie. Nie są w stanie spać bez tego, a ja, mimo że jarałem tylko 2-3 tygodnie, nie byłem w stanie usnąć za Chiny Ludowe. Próbowałem spać. I całą noc wierciłem się lewo, prawo, lewo, prawo, nie usnę. Mogło to być trochę w bo mogło to być moje przekonanie, że skręciłem sobie, że jakby nie usnę przez to, że nie jestem zjarany, no ale na pewno miało to jakiś wpływ na mnie. Bo w tym okresie trzech tygodni chyba tylko trzy dni byłem na trzeźwowie, jest trochę przypał i trzy dni te nie spałem. Następny dzień był cały zepsuty, nie byłem produktywny i musiałem ratować się dużą dawką kofeiny, przez co uzależniałem się od kofeiny automatycznie bardziej. Paradoksem w moim życiu największym jest to, że rzeczą, która daje mi najwięcej przyjemności jest fakt, Jedzenia, a jednocześnie czynnością, która daje mi równie wielki poziom szczęścia, jest fakt posiadania dociętej sylwetki i dobrego wyglądu twarzy, czyli po prostu im mniej ważę, tym bardziej jestem z siebie dumny i szczęśliwy na co dzień. Jednak tych dwóch rzeczy nie da się połączyć. Mam tutaj dwie drogi do wybrania. Jedna droga, czyli podjadanie codzienne, cieszenie się tym jedzeniem, jednak jest to instant gratification, natychmiastowa przyjemność. Drugą drogą jest ta estetyczna docięta sylwetka, a aby ją osiągnąć, muszę wykonywać delayed gratification, opóźnioną gratyfikację. Z mojej całej podróży samorozmowej zaszczepiłem w swoim mózgu taką uniwersalną prawdę, która jest tym, że zawsze, ale to zawsze praktycznie opóźniona gratyfikacja jest lepsza niż natychmiastowa gratyfikacja. A natychmiastowa gratyfikacja to ta, która zazwyczaj ci to życie niszczy. Jednak nasza podświadomość zawsze pragnie komfortu, niezależnie od tego, czy jest ten komfort dla do nas dobry czy nie. Uzależnienia oraz zły stan psychiczny opóźniają naszą zdolność dyskontowania opóźnień, czyli przekładania opóźnionej gratyfikacji nad natychmiastową, aby osiągnąć jakiś rezultat w życiu. I zastanawiasz teraz się pewnie... Skoro tak Ci zajebiście szło w tym wytrzymywaniu gastro, dlaczego więc podjadłeś? Już Ci mówię. Stało się to dlatego, że przez fakt, że byłem uziemiony od jakiegoś czasu w domu na tym L4, przez to, że miałem tę kontuzję kolana i w dalszym ciągu mam, nie mogłem za dużo robić, nie mogłem być za bardzo aktywny fizycznie, poza podciąganiem się i tego typu ćwiczeniami fizycznymi, kalistenicznymi, z masą własnego ciała. No ale nie mogłem biegać, nie mogłem spacerować, brakowało mi czegoś. Brakowało mi czegoś, mimo że ciągle się uczyłem, nagrywałem filmy, tworzyłem swój kurs. Gdy moja dziewczyna do mnie przyjeżdżała na odwiedziny, poprosiłem ją, aby kupiła mi w sklepie tam dwa piwka chyba, czy coś takiego. Zajebisty pomysł na regenerację swojego kolana, szybciej wyzdrowieje. No i co, podpiłem trochę, jak już się wstawiłem, oczywiście w moim uzależnionym mózgu pojawiła się myśl... Hmm... Skoro jaram odciętnie, teraz się najebałem, może by się jeszcze zjarać jak jestem najebany, będzie śmieszniej, poza tym dziewczyna do mnie przyjechała i tak nie będę produktywny, więc kurwa mogę coś poodpierdalać, nie, mogę w końcu wykorzystać, że i tak nie zrobię nic produktywnego na rzecz mojej przyszłości, więc mogę się zmenelić, git, zrobiłem tak. I teraz popatrz, co jest problem. Zioło automatycznie podwyższa Twoją chęć na cukier. Obniża cukier w Twojej krwi i zwiększa Ci chęć na niego. Dodatkowo podwyższa on stężenie endokanabioidów w Twoim organizmie, przez co jeszcze bardziej chcesz się żerać słodkich rzeczy. I ja połączyłem to zioło z alkoholem. Alkohol też daje mi gastro. Co prawda nie zawsze dawało mi to gastro. Kiedyś w ogóle nie miałem apetytu. Zn mam znajomych, którzy po alkoholu wręcz nie mogą jeść, bo alkohol sam w sobie ma bardzo dużo kalorii, do takich pustych kalorii. W teorii jeżeli alkohol jest słodzony, no to ma dużo węglowodanów w postaci cukrów, czyli też. Jego puste kalorie, ale też automatycznie alkohol ma kalorie, które nie są żadnym makroskładnikiem w tych trzech głównych, jak białka, tłuszcze czy węglowodany. Po prostu to są kalorie i to bardzo wysokie z alkoholu, który nie wchodzi w, tych, w te makroskładniki, więc nic z tego nie osiągniesz. Rozpierdala ci to zdrowie dodatkowo, rozpierdala ci sens, zapamiętywanie informacji, odporność się obniża, można je bardzo długo wymieniać. I. Alkohol, oprócz tego, że ma bardzo dużo tych kalorii, to jeszcze podbija mi apetyt, ale w inny sposób niż zioło, bo nie zwiększa mi on chcicy na słodkie, tylko on mi zwiększa po pierwsze lekkomyślność. Czyli w przypadku, gdy ja mam swoje zasady, których nie chcę obalić, czyli nie mogę podjechać, nie mogę jeść po godzinie 18, nie mogę rozpierdalać swojej sylwetki, nie mogę cieszyć się jedzeniem na teraz, aby poświęcić moją rzeczywistość na rzecz tego, aby poświęcić swoją sylwetkę, a później się wstydzić, wychodzić gdziekolwiek czy nagrać filmik. Ale w chwili, gdy się najebiesz, twoja lekkomyślność się zwiększa. I masz takie, aaa, chuj z tym jazda. Tak samo jak w przypadku używek. Alkohol jest największym gateway drug, czyli takie używka, która wprowadza cię w stan chęci na inne używki. Zawsze, jak się napierdolisz, gdy już poznałeś jakieś stymulanty, to automatycznie w stanie najebania się chcesz walić w nos, chcesz przypierdolić od razu, cokolwiek tam ci się marzy. Ogólnie masz bardzo lekkomyślny proces myślenia. I dodatkowo oprócz tego zwiększa się pod wpływem alkoholu twoje zapotrzebowanie na tłuste, gdzie to jest nieintuicyjne, bo połączenie alkoholu i tłuszczu robi największe szkody dla Twojego zdrowia. I w chwili, gdy mam podwyższoną lekkomyślność oraz chęć na tłuste pod wpływem alkoholu, połączenie tych stanów sprawiło, że nie wytrzymałem. Podjadłem. Mimo, że od dłuższego czasu trzymałem się mojego postanowienia jak kiełbaska patyka nad ogniskiem i nie jadłem nigdy po godzinie 18, bo właśnie zawsze trzymam się tych ram okna żywieniowego, jadałem wcześniej od 9.45 do 18, teraz troszeczkę skorygowałem postępowanie, ale do tego zaraz dojdziemy, no to widząc, że tego dnia nie podjadłem nic mimo wszystko o godzinie 18.30, wiedziałem, że już więcej nie podjem, bo nie po tych godzinach, więc byłem z siebie bardzo dumny. Jednak coś się dziwnego stało. 20 minut przed moją standardową godziną. Snu, poszedłem do kuchni i nawpierdalałem się jak dzika świnia Zanihilowałem całą lodówkę, nic tam kurwa nie zostało Ani lody, ani serki, ani kurwa wędlina, ani syr, ani kefir, ani żadnych owoców Wszystko na nawdupcałem, czekolady, batony, chuj mi w dupę Budząc się następnego dnia, otworzyłem moje zaspane oczy Poczułem, że zalewa mnie warstwa tłuszczu Czuję się od razu nawodniony, retencja wody w moim organizmie się odbyła. Czuję się krewsko źle, żeby nie powiedzieć inaczej. Łzy automatycznie napłynęły mi do oczu. Wywołało to we mnie uczucia takie jak gniew, frustracja, smutek, zawiedzenie, niezadowolenie, żal. Na szczęście postanowiłem jednak jak najszybciej wrócić na zdrowe tory, więc chciałem zjeść bardzo mało tego dnia. Nawet gdybym wytrzymał, to nie zjadłem nic, ale nie jestem w stanie wytrzymać całego dnia bez jedzenia. Tak po prostu mam. Nawet jak się narze strasznie, to zazwyczaj nie wytrzymuję całego dnia nic nie zjeść, bo w moim brzuchu wtedy wierci jak sąsiad gierczaka nad jego mieszkaniem. Miodę kurwę. Do godziny 16 nic nie zjadłem, było git, po czym zajebałem wiadro. Jednak mój mózg zrobił takie skojarzenie głupie. Przez to, że wczoraj się najebałem i zjarałem jednocześnie, to teraz jak się zjarałem, to od razu miałem chcicę na najebanie się. Od razu taki impuls w moim mózgu się pojawił, że myśl Hmm, do tego fajnie by siadło jakieś piwko. No i poszedłem do sklepu, kuśtykając Kuśtyk, kuśtyk, kuśtyk Mówię tam siema kurwa, daj mi to, to to piwo. I jeszcze stwierdziłem z jakiegoś powodu, że. Kupić sobie wódkę. W sensie chciałem sobie kupić likier jakiś smakowy i zmiksować go na następny dzień z kawą. Tak, jestem typem człowieka, który zawsze testuje bardzo dziwne mieszanki smakowe. Typu zrobiłem kurwa kiedyś szejka z orzechówki, z banana, z mleka, z masła orzechowego. No, był pyszny, ale nikomu nie smakował. Nie wiem czemu. W praktyce zobaczyłem jakąś kokosankę, woda kokosanka. Mówię, co to jest? Myślałem, że to jakieś takie kilkanaście procent. Mówię pani, szważam, a, a to ile ma procent? Ona mówi: 35, a ja tak. No dobra. <noise> nie, nie wiem kurwa. I to była chwila, która jeszcze bardziej mi rozjebała następne dni. Bo ja mam taką osobowość, że jak mam jakąś używkę koło ręki, kiedyś byłem w stanie trzymać takie coś na szafce czy w zasięgu mojego wzroku i tego w ogóle nie tykać, teraz już taki nie jestem. Wpierdolę wszystko, co mi dacie. Wypiję wszystko. Jestem kurwa grzechem obżarstwa. Zjarałem się, najebałem się, poszedłem do kuchni i robiłem tyle tostów i kanapek, dopóki nie byłem w stanie pożygu. Znowu to zrobiłem. Następnego dnia myślałem, że naprawdę się już zajebie po zobaczeniu mojej sylwetki. Miałem bardzo zły humor i umiejętności socjalne poszły mocno w dół. Było to spowodowane tym, że baseline mojej dopaminy bardzo się zniżył. Piłem, jarałem, oglądałem seriale z dziewczyną, siedziałem na social mediach. Mało byłem produktywny przez to, że siedziałem z dziewczyną, więc nie mogłem resetować jakby swojej dopamięci, nie mogłem być na tym detoksie, tylko wykonywałem ciągłą stymulację. Widziałem, że z każdym dniem coraz gorzej mi się z dziewczyną rozmawia, coraz mniejszą mam chęć rozmowy z nią, coraz mniej jestem świadomy, Mam ochotę tylko i wyłącznie coś robić, jak to często bywa w związkach dzisiejszych czasów, czyli ich związki polegają tylko i wyłącznie na robieniu czegoś, co podbija im do pamiętki. Na zamawianiu jedzenia, na wyjściu do restauracji, na wyjściu do kina, na jakąś kręgielnię, coś w tym stylu. I nigdy nie przebywacie wtedy ze sobą, nigdy nie możecie się zrozumieć, tylko uciekacie od rzeczywistości, od przebywania ze samym sobą, na rzecz robienia czegoś. I tak wtedy ja też się zachowywałem i czułem się z tym bardzo źle, bo w chwili, gdy jesteś świadomy, że coś jest złe i to robisz, boli ci to dużo bardziej i nawet większe ma to efekty. Uboczne, niż gdy tego nie wiesz. Jednak tego dnia zamiast zjeść kurewsko mało, postanowiłem wypróbować coś innego, czego jeszcze nigdy nie robiłem. Słyszałem, że oprócz tego, że podwyższona dawka soli z jakichś fast foodów, dajmy na to bardzo nawadnia Twój organizm, w złym sensie: retencja wody się robi i wyglądasz niekorzystnie, i Twoja waga bardzo mocno wskoczy do góry. Oprócz tego, dieta bogata w węglowodany mocno Cię nawadnia. Dlatego też ludzie będący na diecie ketogenicznej są bardzo mocno docięci zwyczaj. W ich diecie nie ma w ogóle węglowodanów i oni korzystają ze źródła energii będącego ketonami. Które się produkuje, gdy jesteś na ketozie, czyli jesz tylko dużą dawkę tłuszczy i trochę białka przez jakiś tam dłuższy okres czasu. Nie wiem, czy to po dwóch tygodniach, czy po miesiącu. Zaczyna organizm produkować energię z tych ketonów. Nie jestem ekspertem w dziedzinie ketozy, żeby nie było. Więc postanowiłem tego dnia, zamiast zjeść w chuj mało, zjeść taką. No... A, optymalną ilość, ale tylko i wyłącznie z białka i tłuszczów. A optymalną ilość też dlatego, bo zawsze mam taką pojebaną wymówkę w moim ciele, że gdy narżę się jak suka pierdolona w jakiś dzień do pożygu, w drugi dzień też to robię automatycznie dlatego, bo organizm działa w ten sposób, że mamy te hormony głodu, grelina i leptyna. Grelina hormon związany z głodem, leptyna hormon związany z nasyceniem. Gdy coś coś wpierdolisz, jak jesteś głodny, no to grelina idzie w dół, leptyna idzie do góry i analogicznie w drugą stronę tak samo. I gdy jesteś na redukcji już jakiś dłuższy czas, dość długo, bo jesteś na mocnej redukcji, no to z każdym dniem twoja grelina będzie wysyłać więcej sygnałów, ale na mniej, czyli gorzej ci będzie wytrzymać ten stan redukcji. Ale gdy wejdziesz na utrzymanie wagi co najmniej 48 godzin, Czyli dwa dni z rzędu podjesz na utrzymanie wagi na masę delikatną, wtedy twoje hormony mogą się uregulować i będzie Ci łatwiej wprowadzać te redukcje. Tak zwany diet break to jest. O tym mam też film na kanale, jeżeli chciałbyś posłuchać z większymi szczegółami, ale gdy mam właśnie w stanie zaburzeń odżywiania, no to zawsze mam wymówkę, że sobie podejść jeszcze więcej, bo wtedy mi się hormony przecież wyregulują. No i tak wpierdalałem z trzy dni, czy tam cztery, już nie pamiętam ile to trwało. Dlatego stwierdziłem, że tego dnia też chciałbym jeszcze podnieść poziom swoich hormonów w pozytywnym sensie i zjeść tak mniej więcej na utrzymanie wagi, ale spróbować się odwodnić poprzez jedzenie tylko i wyłącznie białek i tłuszczy. Więc w chwili, gdyż była taka godzina obiadowa, mój ojciec zrobił obiad, a ja go zapytałem, czy mógłbym nie jeść. Powiedział, że mógłbym, co jest niecodzienne, bo gdy maska gotowa, obiad ona by mi nie pozwoliła nic, zjeść. nie ma kurwa szans. No i z racji, że mój ojciec jest leniwym alkoholikiem, to się ucieszył w sobie chlać dalej do auta, a ja zrobiłem sobie omleta. Zrobiłem omleta bez żadnej mąki, tylko i wyłącznie jajka, w chuj warzyw, jakieś tam papryka, cebula, grzyby, mięska, dodałem jakiegoś dużo jaj i trochę mozzarelli, Zjadłem to i mówię git. Ale później siedzieliśmy z dziewczyną i z racji, że ja byłem rozjebany psychicznie, ona też była rozjebana psychicznie. Stwierdziliśmy, że zamawiamy KFC. Tak, zaburzenia odżywiania pod takim kątem są bardzo często związane ze złym stanem psychicznym. Zawsze jak mój baseline dopaminy jest na niskim poziomie, jest duża większa szansa, że ja będę podjadał na mieście, jadł jakieś fast foody, nie trzymał się diety, nie trzymał się swojego zapotrzebowania kalorycznego, a w chwili, gdy mój baseline dopaminy jest na bardzo wysokim, dobrym poziomie, wtedy takie rzeczy nie mają w ogóle miejsca. Trzymam. Się swoich postanowień i żyję świetnie, szczęśliwy jestem, jest wszystko zajebiście. Jednak teraz nie byłem w dobrym stanie psychicznym, dlatego zamówiliśmy tego kefsa. I to zamówiliśmy go dość dużo. Czekając na niego zrobiłem mojej dziewczynie kanapkę, bo mnie poprosiła, była już dość głodna. Jej ogólnie trzeba właśnie wpychać jedzenie na siłę, dlatego, bo ona ma założenia odżywiania w przeciwną stronę do mnie. Ona musi jeść, ale ona nienawidzi jedzenia, wręcz się go boi. Dlatego zrobiłem jej środką kanapkę, podpiekłem im na patelni chlebek z dwóch stron, dodałem tam majonezu, gdzie normalnie ona raczej nie lubi majonezu. Ale stwierdziłem, że go dodam. Nie widziałem w lodówce żadnego słoika z majonezem. Został jedynie taki na drzwiach lodówki w tubce. Co wygląda dziwnie. Nie korzystamy z takiego, ale wiem, że jakiś czas temu był kupiony. Mówię, chuj, no to taki użyję. No i biorę, tak wyciskam. Strasznie dziwna konsystencja. Miejscami taka jakaś sucha, gęsta, a miejscami normalna. Zrobiłem jej, daj mi tam jeszcze w kurwę syra, szynki, jakiegoś pomidorka czy coś tam. Chlebek kolejny i git. Daj jej, ona zjadał, mówiła, że dobre. Nawet nie poczuła secret indigrenta. W postaci majonezu, bo widziałem jej dopiero później. I nagle. Zaczęła się źle czuć, zaczęła jej coś chodzić po żołądku, gdzie ona strasznie się boi takich właśnie stanów, w których coś jest nie tak z żołądkiem. Ona boi się sraki, boi się żygania. Nigdy w życiu nie zrobiła ani jednego, ani drugiego, co jest mega dziwne, bo ona ma jakąś taką niesamowitą umiejętność, że jak jej się chce srać, jak ma srakę, w sensie, że na rzadko leci kurwa z odbytuje taka wydzielina, ona, to ona zaciska zwieracze i to wstrzymuje. Ona jest w stanie wciągnąć do środka gówno, tak jak ja robiłem z Mefedronem do nosa. Strasznie dziwne. I tak samo przez to, że boi się żygania, to nigdy się nie zeżgała. A ja bym się chciał zażygać, że mu zjeść więcej, tak się nie zażyga. <grywa> no i basically po tym majonezie dostała sraki. Poszła na kibel, ale stwierdziła, że nie zesrała się na rzadko, to mówi git. No i tak właśnie gadaliśmy, co mogło ją zatruć. Tak gadamy, gadamy, ona powiedziała, ten majonez? Ja mówię, nie, co ty, nowy majonez. Myślę, no nie jest nowy, ale... Mówię, a poczekaj, poczekaj, idę do łazienki top, 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 idę do kuchni Patrzę na ten majonez przeterminowany Półtora roku jadłce Wyjebałem go do kosza Ale mówię, kurwa No nie powiem jej, nie powiem jej, bo wiem dobrze Jak podświadomość działa i jak jej się przyznam Że ją zatrułem, to ona nagle kurwa Dostanie gorączki 39 stopni I zacznie zdychać, no więc ukrywałem to Do następnego dnia na następny dzień niestety musiałem jechać na kontrolę Do szpitala z moim kolanem Miałem do tej wizyty już e, zacząć zginać kolan do kąta 90 stopni. Nie udało się, ale byłem blisko. Bałem się, kurewsko, pójść na te kontrole bo ostatnio mi robili taki bolesny zabieg, znaczy zabieg. Po prostu odsycali mi krew strzykawą z kolana, które było giga opuchnięte. Już kilka razy miałem w życiu kontuzję tego kolana, więc spodziewałem się, jaki to będzie forma bólu, czyli malutki ból, taki jak odczulanie krwi jakieś czy coś w tym stylu, ale tym razem nie wiem, czy jakiś lekarz był jebnięty, czy ja jakiś jestem wyjątkowo wrażliwy? Wziął też szczykawkę, wpierdolił mi tak do kolana, ja, ja czułem, jakby mi dosłownie to na, na wylot wybił. Ja zacząłem tam kurwa się trzepać, jakby na mnie egzorcyzmy robili, całe łóżko mokre, tak się przepociłem, tak mnie to boli i tam zero krwi. On nie może na mnie krwi, mówi: Oj, coś, coś, chyba źle trafiłem, i bierze to szczykawkę, I jeb kurwa, a ja. O! Myślałem, że tam się przekręcę z bólu i czułem z każdym ruchem, jakby przebijał mi jakiś, jakąś chrząstkę, a mówi, że krwiak, i kurwa, dłubie, dłubie. Się dziwią, że ja tak reaguję, a ja dosłownie cały mokry, no już. Taką traumę potem dostałem, że miałem łzy w oczach po tym przebijaniu mi kolana i nie mogłem z nikim rozmawiać, nie mogłem czytać książki ani nic, nie mogłem się uspokoić przez dobrą godzinę, i mam od tego czasu jakieś PTSD. Oprócz dentystów boję się teraz też odsysania krwi z kolana. Nowa fobia, naprawdę. Ale do rzeczy: jechaliśmy do tego szpitala i po drodze odwieźliśmy dziewczynę, bo ona na drugi dzień też się rzeczyła. Powiedziałem jej już, że zatrąłem ją majonezem, ucieszyła się niezmiernie. <laughs> no i odwieźliśmy ją. Pojechałem do tego szpitala. W szpitalu było krótko. Znowu było odsysanie. Tej krwi, jak to zobaczyłem, zacząłem prosić doktora, żeby tego nie było. On powiedział, że na moją decyzję ja mówię, chuj, spróbujemy. Tym razem nie bolało, więc nie wiem, czy ostatnio jakiś chłop był dziwny, czy niefortunnie się coś trafiło, ale wszystko przebiegło sporzą. Powiedział tylko, że źle ze mną i operacja mnie czeka i chuj mi w dupę. Nie wiem, czy się na to zdecyduję, czy nie, bo mam dość. Nieprzyjemne odczucia, jeżeli chodzi o operację kolana. Znam tyle osób, które miało zalecone operację kolan, nie zrobili tego i są teraz sportowcami w dalszym ciągu tak dobrymi jak byli. Znam też osoby, które zdecydowały się na operację kolana i zostali inwalidami do końca życia, bo coś poszło nie tak, dlatego się giga stresuje. A don't want to be invalid, you know. Ale z racji, że gdy wyszedłem z tego szpitala, zobaczyłem jak zajebista pogoda się zrobiła. Takie słoneczko piękne. Moja matka jechała na taką tandetę kupować towary do swojej prasy. Pojechałem z nią i zobaczyłem, jak tutaj się Zmieniało, bo kiedyś za dzieciaka z nią tam jeździłem często, a teraz nagle się okazało, że to jest obok takiego spota, gdzie byłem z moją dziewczyną ostatnio na taką rzeczką w Krakowie, jeżeli jesteś z Krakowa, Bagry, taki spot, nie wiem jak to nazwać, takie jeziorko z plażą, dużo tam jest fast foodów, <laughs> nie, żebym do tej uchciał iść. Napisałem do mojej dziewczyny, żeśmy się tam przeszli, albo tam, albo do kina, że ja do niej podjadę, po prostu uberem czy coś i będzie git, bo już miałem dość siedzenia w domu przez tę nogę. No i tak zrobiliśmy. Ona też namawiała mnie, żebym przyjechał, mówiąc, że mmm, piwo sobie pijesz", a ja tak mmm". No dobra, jeszcze ona miała moje stare zioło, które było bęgierem, dlatego <grytanie> tym bardziej chciałem tam przyjechać. No widzisz, kurwa, zmeneliłem się, zjebałem znowu swój stan psychiczny i tak się dzieje. Pojechałem tam, kupiłem sobie dwa piwa, czy tam trzy. Kończyło się na pięciu, bo tym razem jak się najebałem, nie mogłem się powstrzymać, nie mogłem się kontrolować. Włączyła się moja dzika bestia i syndrom mojego najebanego ojca i świętej pamięci dziadka. Cała moja rodzina była alkoholikami z małymi wyjątkami. Mam to w genach. Szkoda, że nie mam genów do siłowni. Hmm. Ale co, trzeba robić to, do czego ma się talent i w czym jest się dobry. Byłem u tej dziewczyny, oglądaliśmy sobie coś, gadaliśmy sobie, ja piłem piwka, jarałem szlugi, jeszcze kolejne uzależnienie mi weszło, wiadra waliłem, zajebiście było, ale nagle ona stwierdziła, że nigdzie nie pójdzie, bo ona się dalej źle czuje. W się, zamówiłem sobie pizzę, opierdoliłem całą pizzę, chat z serowymi brzegami, jeszcze dodatkowymi przepyszne było. Poszedłem jeszcze do Quicka, obok niej do takiego szota. Najebałem się jak dziwka, ona mi już nie chciała dawać, bo byłem zbyt najebany i ona się stresowała, być przy mnie w takiej obecności. Nie żemia ja była agresywnym po alkoholu, wręcz przeciwnie, ja zawsze jestem, w przeciwieństwie do innych przynajmniej pod wpływem alkoholu, to jestem potulna owieczka, która by gadała o poważnych tematach, a inni zazwyczaj włączają pod wpływem upojenia taki mood patusa. No u mnie rzadko się to zdarza, no chyba, że przy obcy dziewczynach, wtedy mam ochotę każdą... Just killing, just... Unless. Kolejnego dnia obudziłem się i wróciłem do domu szybciutko Uberem mając symptomy ogromnej depresji. Nie chciałem nawet jakoś żegnać się z moją dziewczyną, bo tak bardzo nienawidziłem całego świata i swojej osobowości, że chciałem jak najszybciej wrócić do mojego pokoju, siadnąć w kącie i strzelić sobie w łeb. Fitnesiarze, influencerzy na YouTubie zawsze odradzają wszystkie głodówki po jakichś zaburzeniach odżywiania. Oni wszyscy mówią, że w chwili, gdy ty się narzesz jak suka jebana, to nie możesz następnego dnia za to pokutować i jeść kurewsko mało albo nie jeść nic, tylko żeby wrócić na zdrowe tory i wykonywać tak samo małą redukcję, jak normalnie wykonujesz. Ja uważam, że to jest taki pierdolony bullshit rozumiem, co mają na myśli, że wtedy szybko sobie rozregulowujesz te hormony, które mogły się teraz w pozytywnym sensie polepszyć, że teraz masz mniejszy apetyt i będziesz mógł łatwiej te redukcje przeprowadzić. Ale chuj mnie to obchodzi? Ja nie chcę uczyć mojej osobowości, że ona może sobie pozwalać na to, aby raz na jakiś czas, raz na tydzień czy dwa tygodnie się nażyć tak strasznie i dalej funkcjonować normalnie. Nie! Bez tego będę ciągle, kurwa, szedł w dół. To nie tak, że w chwili, gdy ja sobie opierdolę w jeden dzień 10 tysięcy kalorii, a w drugi dzień 7, to te 17 tysięcy kalorii, ja będę teraz kurwa przez dwa miesiące zbijał. Nie chcę prowadzić takiego życia. Ja chcę nauczyć swój organizm metodą kar i nagród. Tak samo jak tresuję jakieś zwierzęta. Są dwa rodzaje treserów. Ludzi, którzy właśnie nagradzają zwierzęta za wykonanie jakichś rzeczy. To działa zazwyczaj lepiej. Ale są ludzie też, którzy trenują zwierzęta poprzez wykonywanie jakichś kar. Poprzez nakurwianie ich czy coś w tym stylu. Nie popieram takiego zachowania w przypadku zwierząt. Ale w przypadku ludzi uważam, że działa to świetnie. Steve Jobs prowadzący Swoją firmę Apple traktował okropnie swoich współpracowników, a jednocześnie on doprowadzał ich do stanów, w którym byli najbardziej produktywni, jak się da. Każdy projekt, który mu pokazywali, on traktował jak gówno, mówił, że to jest gówno, do niczego coś nie nadaje, ale mówił, co mogą poprawić, i cały czas stały im takie wysokie standardy, przez co firma Apple osiągnęła tak niesamowity sukces. Ja chcę wykorzystać tę metodę właśnie dla swojego organizmu. W chwili, gdy ja odpierdolę coś wbrew swojemu sumieniu, w chwili, gdy jestem obrzydzony swoim postępowaniem i mam ochotę się zajebać, mam Ochotę się kurwa powiesić, sznur na szyję już nie żyje, to chce się automatycznie za to ukarać. Pokazać, skojarzyć mojemu mózgowi, że w chwili, gdy ja przełożyłem natychmiastową gratyfikację nad opóźnioną, to takie są te konsekwencje. Kochasz jedzenie, to dziwko nic zjeżdż zjesz na następny dzień. Chuj ci w pysk, zdechnij. Czemu on mi tak powiedział? I tak zrobiłem. Wspomniałem już w tym odcinku, że nigdy nie mogłem wytrzymać jednego dnia bez jedzenia. Raz mi się tylko to udało, jak. Raz mi się to tylko udało wtedy, gdy chyba osiągnąłem rekord spożycia kalorii w ciągu jednego dnia, to na stety dzień cały czas czułem jakbym był tak nażarty, że nie zjadłem nic, bez większego wysiłku. W innych przypadkach jednak nigdy to nie wychodziło. Jednak już od jakiegoś czasu zapoznawałem się dość mocno z tematem głodówek. Ludzie myślą, że głodówka jest mega zła dla ludzi, jednak ona ma niesamowite efekty prozdrowotne. Mówiłem już nieraz na tym kanale o tym, jak ważne jest wykonywanie okresowego postu, czyli jedzenie w ramach czasowych określonych i przez resztę dnia nie jedzenie nic. Najlepszą taką ramą czasami jest jedzenie przez 8 godzin i nie jedzenie 16. Najwięcej jest plusów, najmniej minusów, można powiedzieć, tak podsumowując wszystko w wielkim skrócie. Też ja tego trzymałem. Jednak wiedziałem też, że jeszcze lepsze jest wykonywanie raz na jakiś czas jedno, dwóch, czy nawet trzy dobowych postów, gdzie nie jest całkowicie nic. Oczyszczasz wtedy swój organizm ze wszystkich toksyn, organizm wprowadza się w taki stan stresu, który jest dla Ciebie wtedy mega prozdrowotny. Bo w chwili, gdy Twój organizm widzi, że jesteś też głodny, wyzwalają się w Twoim ciele takie geny które są sirtulinami. Sirtuliny czy sirtuiny? Może mnie ktoś poprawić w komentarzach. Mamy ich 7, od Sir1 do Sir7, i one właśnie ratują organizm w takich kryzysowych sytuacjach, w których ty jesteś głodny, w których ćwiczysz na siłowni, czyli stres jest dla twoich mięśni, w których jest za gorąco, w których jest za zimno, czyli jakiś zimny, wcześniej zimna wanna, czy morsowanie, coś w tym stylu. Organizm wyzwala te geny, i te geny wzmażają długowieczność, odwracają nawet proces starzenia się. Możesz z każdym rokiem być coraz młodszy, wbrew pozorom biologicznie, co się wydaje aż dziwne, ale ja teraz ustanowiłem to jako mój priorytet, żeby jak najbardziej obniżyć glukozę we krwi poprzez spożywanie berberyny czy metforminy. Swoją drogą, byłem u mojego lekarza rodzinnego przed chwilą i mi nie przepisała metforminy. Ach, ci zacofani lekarze. Więc trzeba sobie radzić berberynkom, no cóż. I ogólnie wiesz, buddyści czy mnisi, oni nie jedzą praktycznie nic. Oni jedzą tak strasznie mało, medytują całymi dniami, skupiają się na tym stanie świadomości, czują się świetnie, są zawsze szczęśliwi. I jedzą... Zazwyczaj tylko i wyłącznie wegetariańskie posiłki, które są takie tyci tyci jak mój kutas. W podstawówce, no Danny guys. I bardzo często nie jedzą też przez kilka dni. Nawet kiedyś czytałem taką książkę Seed Harta, jeżeli tak to się wymawia. I właśnie tam główny bohater książki cały czas wspomina o tym, że jego głównym takim atutem, jego głównym talentem jest płaszczenie. Każdy mówił, ale co z tego dobrego? No i on zawsze mówił, że pozwala mu to wytrzymywać dyskomfort i pozwala przemierzać świat bez jedzenia przez kilka dni i czuć się z tym dobrze. No i teraz zrozumiałem co ona myśli. W chwili gdy jestem na głodówce, można powiedzieć, że przez trzy dni nic nie jadłem. Znaczy inaczej, żeby nie było, że jestem kurwa takim kozakiem. Przez pierwszy dzień nie jadłem nic, przez dwa następne dni jadłem tylko obiad, ale po tym obiadzie od razu wykonywałem trening oraz spożywałem dużą dawkę berberyny. Obydwie te rzeczy automatycznie mi zbijają mocno glukozę. Nie zbiją mi do zera, bo przez to, że nie mam metforminy, tylko mam berberynę w małej dawce, to żeby osiągnąć tę dawkę, która by mi obniżyła glukozę do zera, musiałem wpierdolić 150 takich tabletek, bo sobie 10 mg kupiłem. Chuj mi w pysk. A metforminy że 1000 mg do 1500 mg i zazwyczaj po 500 mg masz takie tablety. Tabletki, ale widziałem, że berberyna też jest do zamówienia w takich dawkach, więc spoko, zaopatrzę się. No i wtedy oszukiwałem swój organizm, że jestem cały czas w stanie tego głodu, że dalej jakby tego postu nie przerwałem i wtedy osiągam mega prozdrowotne właściwości, odporność się poprawia, dopamina się podwyższa, jest ogólnie super. Przerwałem ten post dopiero wczoraj, jedząc na śniadanie ogromną sałatkę. Miałem tam w chuj warzyw, takiej dużej sałatki jeszcze nigdy nie zrobiłem, z tofu, które było przeterminowane, bo się kleiło, groch też się kleił, przeterminowane, wpierdoliłem wszystko, ja mam ale żołądek nigdy się nie zaczeka. <laughs> nie to co moja dziewczyna kurwa, co tam możli naskakać dziwko i nic mnie nie jest. I ta sałatka smakowała jak deser w pięciogwiazdkowym hotelu. Przysięgam, nic nie było takiego pysznego nigdy. Uwielbiam to. I szczerze, jestem w wielkim szoku, bo nie sądziłem, że głodówka mi się tak spodoba. Człowiekowi, który ceni jedzenie ponad wszystko, któremu się Micha najbardziej cieszy, jak wpierdala. Nie tylko fast food, nawet zdrowe rzeczy, uwielbiam żrzeć wszystko co byście mi nie dali. Jestem taką osobą, która, gdy ma jakąś depresję, która ma bardzo zły okres w życiu, tak jak mi się da jedzenie, to ja, dopóki będę wpierdalał, to taki będę szczęśliwy, taki będę wygadany, kończy się jedzenie i automatycznie jest takie. I dlatego ta głodówka mi się tak strasznie spodobała, bo już nieraz czytałem w książkach przeróżnych taką wiedzę mówiącą o tym, że jesteś w stanie przeprogramować swój mózg w taki sposób, abyś pokochał głodówkę, abyś pokochał stan głodu. W chwili, gdy czujesz, że cię wsysa w żołądku, to ty się z tego będziesz cieszył. Tak samo jak jesteś w stanie nauczyć się, żeby odmowa każda dawała ci motywację do działania. Gdy jesteś w jakiejś branży sprzedaży, musisz sprzedać jak najwięcej rzeczy. W chwili, gdy ty słyszysz nie, to można się tak nauczyć, żeby to cię właśnie cieszyło i dodawało ci taki Energii do działania, że ok, mam kurwa co robić, mam teraz klienta do rozbrojenia, nie? I ja w ciągu tych trzech dni robiłem wszystko, aby nauczyć się kochać ten głód. Zauważyłem, że medytowałem chyba z trzy razy więcej niż normalnie. Mój światopogląd się wchuj zmienił, byłem cały czas w tym stanie świadomym. Mimo, że nie byłem w najlepszym stanie psychicznym na ten moment, przez to, jak dużo piłem, to automatycznie, przez to, że trzy razy dłużej medytowałem, trzy razy więcej może raczej medytowałem, bo. Co godzinę praktycznie chodziłem na medytację, to mogłem wykonywać taką medytację nad głodem, bo jest tyle rodzajów medytacji, że to jest niesamowite. I jedno z nich jest to, że właśnie gdy czujesz głód, nie musisz się skupiać na tym, że ja pierdolę, jak ja jestem głodny, nie wytrzymam. Zamiast mówić, że ty jesteś głodny, możesz powiedzieć, że odczuwam głód w tej chwili, bo to nie ty odczuwasz ten głód, tylko ciało, w którym jesteś, a twoja dusza, twoja prawdziwa osobowość jest tylko obserwatorem. I w chwili, gdy ty medytujesz wtedy w takim stanie. Skupiasz się nad tym głodem, nie w negatywnym sensie, tylko skupiasz się na tym, jakie uczucia w je wywołuje. Rozkładasz te uczucie na czynniki pierwsze i dojdziesz w ten sposób do lekceważenia. W chwili, gdy jesteś głodny, jesteś bardzo produktywny, pomimo, że dla Twojego organizmu taką domyślną formą paliwa jest właśnie ta glukoza, to w chwili, gdy jesteś głodny, nie jadłeś nic, to po pierwsze energii masz jeszcze dużo dlatego, bo organizm odkłada zawsze sobie to paliwo, tę energię na kiedy indziej w postaci tłuszczu czy węglowodanów w Twoim ciele. I w chwili, gdy jesteś głodny, to wtedy wykorzystujesz. To paliwo nagromadzone z wcześniejszych dni. Tak, dodatkowo, gdy ty nie masz nic w żołądku, twój organizm wydziela bardzo dużo noradrenaliny czy epinefryny, To jest to samo praktycznie, i wtedy jesteś bardziej skupiony, bo przez podwyższony kortyzol i podwyższoną adrenalinę masz wtedy włączoną reakcję walcz, uciekać i masz wytężone zmysły, zwracasz uwagę na dużo więcej rzeczy. Dlatego też łatwiej zapamiętywać informacje, łatwiej się skupić. Dodatkowo, twój organizm wtedy nie trawi tego pokarmu, tych mikro i makroelementów, które strasznie dużo energii zabierają i praktycznie. Wtedy nie da się nic zrobić produktywnego, jak rozmawianie do kamery. Czytać się da, ale zauważasz, że pewnie dużo trudniej ci wejść w ten stan flow. I gdy ja właśnie medytowałem w ten sposób, uczyłem się kochać ten głód, nagle mój organizm zaczął w pewien sposób doceniać minimalizm. Wiedziałem, że minimalizm jest dobry i chciałem kiedyś wejść w ten stan minimalizmu. Chciałem to uczynić jako taka moja ideologia, ale nigdy mi się nie udawało. Czytałem często o ludziach, którzy mieli minimalizm ustawiony jako ich główna taka wartość, na przykład Steve Jobs, ale nigdy nie potrafiłem tego zrobić. Mimo, że Wydaję zazwyczaj mało pieniędzy na co dzień na jakieś zakupy czy coś takiego. Oszczędzam dużo pieniędzy, ale mam w życiu takie napady, tak samo jak z głodem, że nagle idę do galerii, wypierdalam wszystkie pieniądze. Jeszcze zamawiam ubraja z neta, kupię sobie głośniki nowe, kurwa, butów sobie kupię w chuj, jeszcze przy okazji kupię fresh bomby, takie CBD- olejki, które upierdalają jak normalne zioło, a są legalne. <laughs> I źle się to kończy dla mnie. Jednak przez to, że byłem głodny, nauczyłem się po pierwsze, jak już wróciłem do normalnego jedzenia, odkładać jedzenie. Nauczyłem się nie liczyć kalorii, bo teraz robię taki eksperyment. Już któryś raz w moim życiu zazwyczaj to nie kończyło się za dobrze, ale nie liczę teraz kalorii od kilku dni. No dobra, od wczoraj. I po prostu staram się unikać albo śniadania, albo kolacji. Pomimo że mówiłem cały czas o tym jak ważne jest trzymanie się regularnych pór jedzenia, regularnych ram czasowych jedzenia tego pokarmu, tak nic się nie stanie jeżeli ty ten post wydłużysz. Co innego, gdybyś go skrócił. Wtedy już nie fajnie się dzieje, ale gdy ty wydłużasz, wtedy jest spoko. W chwili, gdy śpisz, pościsz bezwysiłkowo. Więc ja staram się wydłużać ten post. Poprzez albo skipowanie śniadania, albo kolacji I tym razem robię coś ekstremalnego, bo nie tak, że przez to, że ja nie jem śniadania bądź kolacji, ja sobie zwiększam kalorie w innych posiłkach. Nie, ja teraz głodzę się dużo bardziej niż wcześniej, dlatego moja sylwetka tak szybko wróciła do normy. Zresztą pokażę ci tutaj screen z z takiej aplikacji do liczenia kalorii, jak szybko to się u mnie zmieniło. Niesamowite. Więc wiesz, teraz jem sobie tylko dwa Posiłki dziennie, ewentualnie dwa i pół, jak czuję, że za mało białka zjadłem, ale w chwili, gdy właśnie jem też mało białka, wtedy też dłużej będę żył, bo mniejsza ilość aminokwasów wprowadza w Twój organizm ten stres pozytywny, który po raz kolejny circuli nie wyzwala. Ta waga, która tak szybko spadła, oczywiście nie jest to po prostu waga w postaci tłuszczu. Nie jest to sam tłuszcz, ale głównie jest to woda, która nabiła się tak bardzo szybko poprzez takie podjedzenie jednorazowo czy tam kilka razy z rzędu jakieś rzeczy o wysokiej zawartości węglowodanów i soli. No i dlatego ta, ta woda też bardzo szybko schodzi. W chwili, gdy ty po takim nażarciu się wejdziesz na mocną restrykcję kaloryczną, no to organizm podbywa się kilogramów w pierwszej kolejności właśnie z tej wody, dlatego tak szybko zeszło. Odwodniłem się i teraz wyglądam jak kulturysta pierdolony. Taki stan głodówki poprawia też znacząco baseline twojej dopaminy. Dlatego, bo ja byłem przestymulowany mocno przez ostatnie dni przez różne czynności, które wykonywałem, tak jak już wspomniałem, to w chwili, gdy nic nie jem, a przypomnę jeszcze raz, że jedzenie daje mi najwięcej szczęścia za wszystkie rzeczy, nawet więcej niż używki. No, to jest subiektywna opinia dla mnie, bo pewnie dopaminy więcej podbijają mi Jakieś stymulanty, oczywiście, ale więcej przyjemności daje mi to jedzenie rzeczywiście. To w chwili, gdy ja ograniczyłem praktycznie do zera rzecz, która najwięcej mi tej dopaminy ewokuje, mój baseline dopaminy wszedł na zdecydowanie lepszy poziom, bo nie miałem chronicznie występujących takich hitów czy bumpów tej dopaminy, które cały czas by mi średnio zaniżało, tylko nic nie jadłem. Miałem coraz większą chęć, moje zmysły się podwyższały. W chwili, gdy jesteś tak głodny, gdy nie jeździsz przez kilka dni, jeżeli wykonasz takie coś, to zauważysz, jak bardzo twoje zmysły są wyczulone. Wszystko pachnie tak cudownie, a jak już zjesz. Coś, to jest takie kurwa pyszne Masz wtedy taką swoją plemienną motywację Prehistoryczną, taką primal Że masz ochotę zajebać coś, że to zjeść No masz nie aż tak, ale Rozumiesz o co mi chodzi, że wszystkie Że twoje ciało wysyła takie sygnały, że musisz Teraz zrobić coś rzeczywiście, żeby zadbać o swoją przyszłość Że musisz znaleźć to pożywienie To jedzenie, czy wodę nawet im rzadziej jadłem, tym większa była szansa na to, że ja wyjdę z uzależnienia od tego jedzenia. Bo uzależnienie od jedzenia jest takim samym uzależnieniem jak inne oparte na czymś, co wyzwala Ci dopaminę do dużego poziomu. No i gdy ja tego nie robię, no to. Można powiedzieć, że robię sobie taki detoks dopaminowy i detoks od tego uzależnienia. Im więcej dni wytrzymam, tym mniej będę uzależniony, i może apetyt będzie większy. Troszeczkę nieintuicyjne to jest. Zauważ, że w praktycznie każdej, o ile nie każdej religii, od zawsze mówiło się o tym, jak bardzo głodówka jest ważna. Bo jest wiele wiedzy, praktycznie wszystko w tych religiach, które jest napisane w tych świętych księgach, jest prawdą, tylko Napisano takim szyfrem, który nie do końca ludzie rozumieją. Im dłużej siedzę w tym samorozwoju, tym więcej widzę takich nawiązań z różnych religii, czy to z Biblii, czy z jakichś innych religii, bo no, nie czytałem żadnej świętej księgi, tutaj się przyznaję, ale często widzę jakieś adnotacje w różnych książkach, które czytam. Autorzy często porównują jakieś teksty z Biblii, czy z jakiegoś koranu, cokolwiek i tłumaczą to na nasz bardziej zrozumiały język tych czasów. W tych księgach są napisane praktycznie wszystkie zasady, które są esencjonalne do dobrego życia, do posiadania dobrego samopoczucia i do życia po prostu moralnie. I w każdej tej księdze było właśnie napisane o tym, jak ważne jest poszczenie. Żeby nie jeść mięsa raz na jakiś czas, żeby ileś tam dni nie jeść, żeby przed jakimiś świętami nie jeść. I to jest naprawdę bardzo ważne. Wydłużasz swoją żywotność, swoje życie, poprawiasz parametry zdrowotne, poprawiasz swój humor. Jest to mega ważne. A my teraz jesteśmy w świecie, w którym mamy za dużo pokarmu, a nie za mało tak jak kiedyś. Przez całe lata ludzkości było za mało tego pożywienia. Wszyscy żyliśmy w stresie i musieliśmy cały czas wykonywać coś, aby nie zginąć z tego głodu. I teraz, jak mamy dwa złote, to możemy od razu iść się na rzecz jakiegoś cukru z batonika do żabki czy coś w tym stylu, nie? I nigdy nam nie brakuje tego jedzenia. Jak brakuje pieniędzy, można nawet zajebać. Więc nie jest to tak stresujące jak kiedyś. Więc mamy teraz czasy dobrobytu, które nie są dla nas korzystne, bo nasze ciało zawsze pragnie tego komfortu, a komfort nigdy dla nas nie jest dobry. Spróbujmy teraz rozłożyć na czynniki pierwsze, dlaczego to się stało, dlaczego ja znowu podjadłem, mimo że byłem tak z siebie dumny. Połączyłem to z alkoholem, a już mówiłem, że alkoholizm to podwójne parcie na jedzenie no i stało się jak się stało, ale też właśnie problem było to, że byłem wtedy w gorszym stanie psychicznym, przez to właśnie, że piłem ten alkohol już który dzień z rzędu, dodatkowo zamówiłem fast foody. Fast foody nie dość, że automatycznie zmniejszają twoją sytość w najbliższych dniach, czyli normalne zdrowe jedzenie będzie cię mniej sycić i mniej cieszyć, plus twoja dopaminka, która zawsze chce więcej i zawsze zwraca uwagę na to, co robiłeś wcześniej. Gdy spożywałeś fast foody w przeciągu najbliższych ostatnich dni, no to teraz dopaminka będzie chciała tylko jeść rzeczy, które dają jej dużo tej dopaminy, tak jak fast foody, czyli coś, co ma Dużo wzmacniaczy smaku, coś co ma dużo dodanej soli i jest mocno tłuste, mocno kaloryczne. Nigdy nie jest dla ciebie zdrowe. I dopaminka teraz, jak jesz takie fast foody, będzie rozczarowana normalnym jedzeniem, dlatego ona będzie Cię popychała w kierunku zamówienia kolejnej rzeczy. W chuj reklam mi się wyświetlało zawsze na fitatu i pokazywało pyszne.pl, jakiś kurwa KFC czy coś w tym stylu i mnie to tak triggeruje, dlaczego dają takie reklamy na aplikacji, która ma Ci pomóc schudnąć zazwyczaj. Nie wiem, ale popatrz, fast food sprawia, że jedzenie Cię mniej syci, fast food daje Ci w chuj dopaminy, nie będziesz chciał jeść rzeczy, które są zdrowe, które dają mniej dopaminy. Masz gorszy stan psychiczny przez takie jedzenie, a gorszy stan psychiczny też zawsze cię popycha do złych wyborów żywieniowych. Tu jesteś jest zestresowany i jedzenie. Jak jesteś zestresowany, wpływa na Cię niekorzystnie. Mniejsza szansa, że schudniesz, większa szansa, że zgrubniesz. W przypadku snu, gdy masz taką dietę, sen nie będzie zbytnio jakościowy. A gdy nie dbasz o sen, gdy śpisz za mało, gdy patrzysz na światło słoneczne w godzinach nocnych, czyli raczej UV, no ale wiesz co chodzi, gdy imitujesz światło słoneczne patrząc na światło UV, to później godzin, po czym idziesz spać, że nie możesz usnąć. Zazwyczaj jak usniesz, to jest gorsza jakość tego snu. I w chwili, gdy Ty nie dbasz o sen, gdy masz nawet niedobór jednej godziny snu, czyli śpisz po 7 godziny, godzin dziennie. Dobra, akurat to, co mówię, to chyba w przypadku 6 godzin dziennie było snu. Jak się odchudzasz, 70% wagi, która Ci ubędzie, idzie z mięśni, a dopiero 30% z tłuszczu i wody. Więc stracisz strasznie dużo gęsów. Musisz dbać o sen zawsze, jak się odchudzasz, bo inaczej efekt kataboliczny Cię zajebie. I im więcej ja piję alkohol na co dzień, im bardziej mam taką fazę alkoholiczną, tym częściej podjadam, tym mniej patrzę na swoją sylwetkę, tym mniejsze mam takie wartości w życiu pozytywne, tylko mam chuj z tym, kurwa, i często jak jestem najebany, podjem coś, to idę spać i jeszcze nie mam wrzutu smy, tylko mam w głowie takie, a jutro też się napierdolę, żeby nie myśleć o tym, jaki jestem tłusty. Budzę się trzeźwy, <grym>, to sznur na szyję już nie żyje. Ale jak jeszcze się obudzę najebany, to idę do sklepu, chlać dalej i... Kleję do końca dnia, znowu że, i dopiero budzę się trzeźwy, i wtedy to już jest w ogóle katastrofa. Ogromną korzyścią, związaną z głodówką, którą zauważyłem, jest to, że Mega mi to ćwiczy silną wolę. Uważam, że moja silna wola jest na dość dobrym poziomie, chociaż może Ci to się wydawać dziwne z tego, co mówię, ale ja się tylko tutaj przedstawiam takie skrajne przypadki. Nie przedstawiam takiego mojego typowego nudnego życia, bo życie osoby, która jest w samorozwoju nie jest zbytnio ciekawe. Zazwyczaj jest ono oparte o monotonie. Każdy dzień wygląda praktycznie tak samo. Nauka, jakaś medytacja, journaling... Siłownia, coś w tym stylu, i codziennie to się powtarza, nie? Więc ja tutaj raczej opowi opowiadam tylko o rzeczach takich, które się wybiły ponad normę oraz które są wyjątkowo ważne w tym samorozwoju. No i w chwili, gdy ja odmawiałem sobie czegoś, co mi daje największą przyjemność, byłem z się dumny. Ja już ogólnie przed tą głodówką zauważyłem, że ja strasznie polubiłem redukcję też z tego powodu, pomimo że kocham to jedzenie, ale kocham też, żeby dociętą sylwetkę, że w chwili, gdy ja się powstrzymuję od tego jedzenia, nie tylko uczy tego minimalizmu siebie, to przez restrykcję czegoś. Jestem szczęśliwszy, bo odmawiam sobie największej przyjemności, odmawiam sobie czegoś, na co czekam cały czas. I gdy idę spać, wiedząc, że zjadłem mniej niż chciałem, czyli moja sylwetka jeszcze bardziej się polepszy, patrząc na to w tym kierunku, że ja chcę być zawsze jak najchudszy się da, to jestem z siebie giga zadowolony. A gdy zjem chociaż troszeczkę ponad normę, ponad swoje zapotrzebowanie, czy nawet poniżej zapotrzebowania, ale mniejszą redukcję zrobię niż chciałem, od razu jestem z zawiedziony. I dzięki tej głodówce nauczyłem się patrzeć na jedzenie jako bardziej na potrzebę fizjologiczną, niż na po prostu przyjemność. Jest to mega zdrowe dla człowieka, aby tak patrzeć na jedzenie jako coś, co jest dla ciebie potrzebne, do przeżycia, a nie jako przyjemność. Przyjemności można osiągać w inny, zdrowszy sposób. Ja pierdolę, ten odcinek tyle już trwa. No dziwnie się podziało, ale nawet chyba śmieszny jest, ciekawy. Dużo pogadałem o swoich prywatnym życiu, myślę, że ci się spodoba. I myślę, że to jest też dobry moment, aby ogłosić, że w końcu skończyłem swój kurs, którego jestem tak zajebiście dumny. Kurs jak odnaleźć szczęście w życiu. Ogólnie w tym kursie przedstawiłem wszystkie techniki, które znam, które poprawią Twoje samopoczucie. Jeżeli zmagasz się z depresją czy z nudą w życiu, jeżeli nie znasz swojego celu życiowego, jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, bo czujesz, że stoisz w miejscu i każdy dzień jest coraz gorszy, jeżeli czujesz nostalgię i czujesz, że kiedyś było dużo lepiej, ten kurs jest dla Ciebie. Skontaktuj się ze mną na mailach podanego w opisie, masz tam wszystkie informacje, przeczytaj sobie. Uważam, że jest to niesamowicie dobry kurs i nie mówię tego tylko dlatego, żeby wiesz, podwyższyć sprzedaż, tylko naprawdę. Uważam, że informacje, które w nim przekazałem są dużo większe niż cena, którą za ten kurs ustaliłem. Dlatego skontaktuj się ze mną i obgadałem wszystko. Ucz się, wykorzystuj tę wiedzę i zmieńmy świat na lepsze. Na razie.